Także kliknij subika i dzwoneczek. Zostawcie suba, dzwoneczek i łapkę w górę. Dobra, jest jakaś dziewczyna na czacie, która chce ze mną porozmawiać. Bardzo chętnie bym z kobietą jakoś zamienił parę słów. Bo ja muszę wyluzować dzisiaj. O, czy jest jakaś dziewczyna z Wrocławia, która mnie ogląda? Jest ładna pogoda, no spacerek byśmy poszli. Ja jestem dżentelmenem, serio. Postawię ci kawkę. Taka pisząc, zapytaj mamy. Znaczy ogólnie deal polega na tym, że ja lubię takie milfiki zadbane. Lubię, więc jeżeli masz ładną, zadbaną, fajną mamę i ją oferujesz, to jak najbardziej możesz popytać. Część starszych kobiet podnieca to, że młodszy facet na nie leci. Bo czasami te starsze kobiety to są kobiety, które są niedowartościowane generalnie. A bierze się to z tego, że wiecie, wkradła się już rutyna, dziewczyna ma 40 lat, zaczyna o siebie turbo dbać, trzyma kurwa ostro dietę, chodzi na siłownię, ćwiczy. No ale jej mąż tego nie docenia, nie zauważa tego, żyje codziennie pracą. I tak żyją z dnia na dzień, mają dziecko. Pliki, odliczenia, mam odciski? Para stulejarz przesyła 14 zł i 27 groszy. Zabawne. Wylizal bez penie uczesanej. Dziękuję panie przyjacielu, nie wylizałbym nieuczesany, bo nieczesany się w ogóle nie wygląda. Nie podoba, Boże. Nie podoba mi się w ogóle. Ale ogólnie nie rozumiem. No każdy ma swój głos, ale no mi się nieuczesana nie podoba. No ale też niektórzy mówią, że nie wiem, brzydziliby się, że nie podobają mi się 40-letnie dziewczyny, ja nie rozumiem, jak ja mogę z tym się spotykać na przykład czasami. No to, więc wiecie, no wszystko w sumie kwestią indywidualną. Każdy ma inny gust. Ale dlaczego, bo nie dokończyłem, bo donate'ik przerwał. Czemu 40-latki są zajebiste? Bo tak jak mówię, one bardzo o siebie dbają, są naprawdę mega dobre dupy. Stary, niejednokrotnie 40 ma dużo, dużo, dużo lepsze ciało niż 18-latka. Serio, te laski, one tryhardują. One bardzo chcą przeżyć drugą młodość. One bardzo chcą być dostrzegane, a że mąż ich nie dostrzega, a nawet jeżeli dostrzega, no to mąż już ich kurwa tak nie kręci, to chcą, żeby ktoś inny je dostrzegł. Jeszcze jak dostrzega ich kurwa jakiś młody mężczyzna, to myślą, ja pierdolę, jak ja się jeszcze facetowi, nie wiem, 20-paroletniemu mu podobam, kurwa, ale super. I one mega chcą się dobrze ruchać, nie? Powiem wam tak. Ja kiedyś byłem bardziej moralny, jeżeli chodzi o podejście do takich spraw. I dla mnie było nie do pomyślenia przespać się z laską, która ma faceta. To było niemoralne. A dziś uważam, że jak dobrze zbajorowałeś, to ci się należy. Nie ruszyłbym nigdy laski kolegi na przykład. Dosłownie nigdy, nie ma szans. Ale co mi to przeszkadza, że laska ma męża, skoro ja go kurwa nie znam? Co mi to robi? To ładnie masz na banicja. Co w tym jest złego niby, stary? Co w tym jest złego, kurwa? Co w tym jest złego? Nie wiem. Zrozum jedną rzecz. Jest takie powiedzenie. Nie pamiętam tego powiedzenia, ale generalnie chodzi o to, że meritum jest takie, że to kobieta wybiera, z kim się prześpi, a nie na odwrót. Podobno tak jest, podobno. Chociaż jestem średnio zgodzę, ale okej. Gdyby laska chciała być lojalna, to nieważne jak dobrą bajerę by dostała, nigdy by się nie zainteresowała innym mężczyzną. Więc czy to jest twoja wina, że bajerujesz kurwa mężatkę? Czy to jest wina mężatki, że mimo że ma kurwa męża, ma dziecko, to jest nielojalna? Czyja to jest wina? No i uważam, że definitywnie jest to wina kobiety, która zdradza. To ona pokazuje brak moralności. Nie ja. Ja tylko korzystam z opportunity tak zwanego. Znaczy nie, no to już nie będę tak memiczny, nie powiem, że o, to ten facet powinien mi podziękować, że pokazałem, że ma żonę kurwę. Nie, nie. Nie, nie chodzi o to. Ale wiesz co, powiem ci, znaczy pewnie Bóg uważa inaczej i pewnie jak umrę, to będzie przypał, no bo kurwa przekazania i w ogóle nie pożąda i żony bliźniego swego i tak dalej. Kurwa, niby każe z naszym bliźnim. No ale no chuj, no ja pierdolę, no to ponegocjuję to z Bozią. Powiem mu, panie Boziu, przeczytaj nasze wiadomości i powiedz, czyja to wina. I jakoś się dogadam, nie? Ja też jestem mistrzem negocjacji. Wydaje mi się, że pan Bozia jeszcze mi powie, kurwa, w sumie Rafciu, Pawciu, miałeś rację, zmienię przykazania dla ciebie. Serio, tak mi się wydaje. Potem wiecie co? To jest problem polega na tym, że co ja z doświadczenia zauważam, bo takich dziewczyn serio sporo poznałem. Ja zauważyłem jedną zależność, że najczęściej laski, które zdradzają mężczyzn, to są dwie opcje. Albo jest to nieszczęśliwy związek polegający na tym, że... I to rozumiem w 100%. Nieszczęśliwy związek, facet macie w dupie, rzadko uprawiacie seks, najprawdopodobniej też rucha inne laski, ogólnie strasznie nielojalny. I to jest pierwsza opcja. I teraz jest druga opcja i tych mężczyzn mi trochę szkoda, ale tylko trochę. Druga opcja jest taka, że są to faceci, którzy
Nie mają czasu dla swoich kobiet wystarczająco dużo, bo pracują najczęściej za granicą. Nie ma ich często w domu. I do tego są bardzo zazdrośni, bardzo kobiety kontrolują, mimo że ona nie ma ich na sumieniu. W sensie potrafią jej telefon przejrzeć bez pytania. Potrafią jej w kłótni rzucić, że prawdopodobnie pewnie mnie zdradzasz z kimś i tak dalej, i tak dalej. I te kobiety po pierwsze przez brak mężczyzny szukają pocieszenia, a po drugie tak mi się wydaje, że skoro są lojalne, a facet i tak je podejrzewa, to je to zniechęca, żeby być fair w stosunku do niego. I tych facetów mi trochę szkoda, nie? Ale mówię, to tylko trochę, aż taki kurwa miły nie jestem. Znaczy, tak będę mu żonę ruchał, nie? No tak, no, jestem szczery. No, to może jestem zabawny, znaczy zabawny taki w sensie, że... Kurwa, ktoś powie, Rafał, co ty pierdolisz? A ja powiem, no tak. Twój światopogląd jest wspaniały. Dzięki. Znaczy, zdaję sobie sprawę, że niektórych jest to totalna abstrakcja, tego nie rozumieją, ale no ja jestem jaki jestem, no tak patrzę na życie, nie? Każdy jest inny. Ogólnie też deal polega na tym, że każdemu człowiekowi wydaje się, że normalnym jest to, w co on wierzy, i normalnym, logicznym wydają się tobie twoje przekonania, nie? Wiesz, co chodzi? I mi się wydaje, że ja myślę racjonalnie. Natomiast dla wielu może być to skandaliczne. Ale serio, tych mężczyzn, którzy dużo pracują, nie ma ich w chacie i tak dalej i są jebani po rogach, to na trochę mi szkoda. Najlepsze laski, jak ogólnie są, to też brzmi bardzo źle, bardzo źle. A najlepsza laska, jaka jest, to jest laska, która jeszcze nigdy nie zdradziła. Ma mega, mega chcicę. I to jest jej pierwszy raz. Kurwa. Serio, to jest złoto. Pewnie teraz każdy, kto był zdradzony, mnie nienawidzi, co myśli, kurwa, ty śmieciu jebany. I wiecie, i też ja często słyszę od ludzi, że karma mnie dopadnie, że kiedyś ja się zakocham i mnie laska zdradzi, jakieś tam pierdoły. Kurwa, nawet jeżeli tak będzie, to nie jest kwestia tego, że to jest karma, tylko po prostu trafię na kurwę. Czy wybaczyłbym zdradę, bym na przykład miał rodzinę? No nie ma takiej opcji, żebym zdradę wybaczył. No nie, no, kurestwo ma się w kościach i tyle. Wiecie, bo ja w momencie, w którym spotykam się z zajętą dziewczyną, ja nie okazuję braku lojalności względem kogokolwiek. Dlatego, że ja jestem singlem, tak? Jestem singlem, więc ja nie robię nic złego, jeżeli chodzi o lojalność. Czy jest to moralne, czy nie? No kwestia sporna, bardziej byłbym skłonny powiedzieć, że jest to niemoralne, jest to troszeczkę też nie w porządku, natomiast... No kurwa, przykro mi. Mi to sumienia nie gniecie. Jeżeli ja bym przykładowo czuł się niekomfortowo z tym faktem, to bym tego nie robił. Ale we mnie nie wywołuje to żadnych emocji, bo nie uważam, że tym kogokolwiek mogę krzywdzić, bo każdy podejmuje sam za siebie decyzję. Krzywdzić można osobę nieświadomą, skrzywdzić można kogoś okradając go, kłamiąc go, skrzywdzić można kogoś, nie wiem, grając mu na emocjach, udając, że chodzi o coś więcej, a tak naprawdę bawić się tylko jego ciałem. To jest krzywdzące. Ale nie uważam, że krzywdzącym jest to, że ktoś podejmuje sam za siebie decyzję. To kobieta krzywdzi mężczyznę, kiedy go zdradza, a nie mężczyzna, z którym jest zdradzana. Tak uważam. Twoje rozumowanie jest tak smutne XD. Okej, Krystian. Widzisz, na tym czacie to jest właśnie, to jest to, że na tym czacie można wyrażać swoje zdanie i powiesz, co ty pierdolisz, śmieciu jebany, oczywiście dam ci bana, ale jak napiszesz to grzecznie, że mam, nie wiem, nie podoba ci się sposób, w jaki rozumuję, czy powiesz, że myślisz inaczej, jakbyś się chciał zargumentować, możesz mówić, co chcesz. Na moim czacie jest wolność słowa i właśnie na tym to polega. Nie wiem dlaczego, ale podobają mi się stopy. O kurwa, chłopie. Potem wiecie też, to w jaki sposób postrzegamy dane sytuacje zależy od tego, jakie mamy doświadczenia w życiu. Jeżeli przykładowo twoja mama zdradziła twojego tatę, to najprawdopodobniej patrzysz na tą osobę jak na wroga numer jeden, jak na osobę najgorszą na świecie. Jeżeli ty zostałeś zdradzony, być może patrzysz podobnie. No, wszystko zależy od perspektywy, od naszych doświadczeń. To jest konkurencją firmą na rynku i chuj. Dobra, bo jest 700 osób. Ogólnie podobno, tylko bądźmy szczerzy, nie? Ogólnie podobno fetysz stóp jest najpopularniejszym fetyszem męskim. Ilu z was podniecają stopy? Jeżeli podniecają cię stopy, napisz jeden na czacie. Ja mówię, bez trollingu, niech napiszą faktycznie osoby, które to jara. To jest taka czysta kurwa ciekawość, jak to mniej więcej stosunkowo może wyglądać. No mało osób.
Mało osób. No i w porządku. Stopy to najlepsza część ciała i chuj. A tak z tego zobaczyłem na te jedynki, to nie było ich dużo na czacie. Czyli statystycznie, mimo że fetysz stóp jest podobno najpopularniejszy, to wcale dużo osób tego fetuszu tak naprawdę nie ma. Czy ja mam ten fetysz? Jak miałem te lat, powiedzmy 14-15, to myślałem sobie, że mogę mieć. Ale wynikało to z tego, że w tamtym wieku podniecało mi dosłownie wszystko, kurwa. Jak ja się otarłem o dziewczynie w komunikacji miejskiej, to nie mogłem wytrzymać z twardości w majtkach. I teraz... Teraz już wiem, że nie mam tego fetuszu. Po prostu byłem bardziej wrażliwy na bodźce zewnętrzne. O, tak, w ten sposób. Nie, serio, ja wam powiem naprawdę z ręku na sercu, że jak ja miałem te 15 lat, to był taki okres, kiedy ja byłem horny 2-4 na dobę, nie? Dosłownie. To był kurwa, przejebany okres w moim życiu. Nie wiem, czy wy też tak macie. Każdy ma inaczej. Ale... Kurwa, stary... Masakra. Ja... No, byłem ciągle, kurwa, podjarany. Mam 27 lat i nadal mnie trzyma. Chłopca napisał. To nie, to ja mam już znacznie mniej. Znaczy, wiadomo, to... No, zdarzają się takie dni, tak? Że trzeba, nie wiem, konia zwalić, kurwa... 3 razy. Ale raczej już jest tak luźniej. W sensie, oczywiście, jak widzę laskę, która, zwłaszcza teraz, kiedy takich dziewczyn jest mało, jak widzę dziewczynę, która idzie, nie wiem, w shortach, no to kurwa, wiadomo, że patrzę, myślę, ja pierdolę, ruchnąłbym dziwkę. Przepraszam za określenie, no tak mam, no. Ale nie jestem jakiś mega podjarany, mi kutas nie stoi od razu, bo zobaczyłem kawałek nóżki, nie? A kiedyś tak było, że o kurwa, noga, ja pierdolę. Była noga, była erekcja, nie? Znaczy, wydaje mi się, że fetuszy stóp często, ja nie wiem, czy się to odróżnia, no bo mówię, ja nie mam doświadczenia w tej dziedzinie, tak? No to, ale z tego co wiem, co widywałem na jakichś różnych, kurwa, stronach, gdzie ludzie sprzedawali zużyte bielizny, kurwa, skarpety, buty, chuj wie co jeszcze, to im bardziej coś kurwi, tym bardziej mi się podoba. Czy jak facet zdradzi też to trochę mniejszy grzech, to zabrzmi źle. Ja wiem, że dążymy do równouprawnienia i tak dalej, ale nie oszukujmy się, my tak naprawdę tylko słownie dążymy do równouprawnienia, a tak naprawdę od niego uciekamy, dlatego że w momencie, kiedy nawet sam fakt, że... Zauważcie, że coraz bardziej popularnym miejscem do ćwiczeń dla kobiet jest, kurwa, klub fitness, który wpuszcza tylko kobiety! I gdzie tu jest równouprawnienie? Rzekomo walczymy o to, że kobiety mają mieć takie same prawa jak mężczyźni. Słyszeliście kiedyś o siłowni, na którą może wejść tylko mężczyzna? Słyszałeś o takim miejscu, kurwa? Bo ja nie! A siłownie, które wchodzą tylko kobiety? Od zajebania, kurwa. Więc... My tylko mówimy o równouprawnieniu, to jest pic na wodę, głupie pierdolenie takich... takich właśnie lewicowych skurwysynów. Bullshit i tyle. Uważam, że mężczyźni, to wszystko wynika tutaj z roli, jaką w społeczeństwie zawsze pełniliśmy. Mężczyźni to są zdobywcy. Mężczyźni zdobywają. Mężczyźni zawsze polowali. Zarówno na cipki, jak i na zwierzynę. I tak jest do dzisiaj. Mężczyzna potrzebuje zdobywać, a kobieta potrzebuje być zdobywana. Więc owszem, uważam, że zdrada mężczyzny jest nieco bardziej soft. Mimo że jest to niesprawiedliwe, mogłoby się wydawać, ale jest to bardziej soft, tak uważam. Co nie oznacza oczywiście, że ja nakłaniam kogokolwiek do tego, żeby był nielojalny w stosunku do swojej kobiety. No, zwłaszcza jeszcze jak masz jakieś dziecko. Wiesz, ja pamiętam kiedy ja byłem dzieckiem i wiem, że dla mnie zdrada rodziców byłaby stary przesyła 2 złote bardzo, bardzo złym doświadczeniem. To jest mega dziwne, ale kiedyś za młodu podniecały mnie ciotki stopy i kiedyś na działce u nas podmywała pod kranem i zawsze jej chciałem myć i mi pozwalała, ale to było zajebiste uczucie. Ja pierdolę, ile miałeś lat, byku? O kurwa. W każdym razie ja naprawdę... Ja nie zachęcam do zdrady, zwłaszcza jak masz dziecko, wtedy krzywdzisz nie tylko kobietę, z którą jesteś, ale krzywdzisz również dziecko. W sposób może nie bezpośredni, ale krzywdzisz. Więc ja, broń Boże, nie nakłaniam do tego nikogo. Natomiast owszem, no troszkę tak jest, no jesteśmy zdobywcami, kurwa, i trochę tego potrzebujemy. Też tak to działa, to jest dobry wątek poruszony na czacie, ja się pod tym podpisuję. Kobiety często zdradzając, się przywiązują.
mają potrzebę, żeby być w stałej relacji z mężczyzną, z którym się przespały. Nie mówię, że zawsze, bo owszem, no kobiety też się puszczają, że tak powiem, jednokrotnie. Jednorazowo, natomiast jest to popularne, że kobieta po seksie się przywiązuje i wynika to stricte z natury kobiet. Wytwarza się taki hormon podczas stosunku u kobiety, który właśnie jakby odpowiada za przywiązanie, więc jest to wytłumaczalne z chemicznego punktu widzenia, a mężczyźni czegoś takiego nie mają. Mężczyzna jak laskę porucha, to wręcz przeciwnie, to na nią patrzeć nie chce. Może to źle brzmi, ale kurwa, w momencie, kiedy mężczyzna skończy seks, to nie ma ochoty się przytulać, całować, czy chuj wie czego robić. Po prostu chce się położyć i chce mieć święty spokój. A kobieta wręcz przeciwnie, łaknie bliskości. Takich schodzonych. Wiesz, o co chodzi? Ja pierdolę. 10-latek się kurwa masturbował do stóp kurwa starej ciotki. Ja pierdolę. Ale co ty gadasz, że na ulicy by mnie zabili, chłopie, kurwa. Co ja takiego niby gadam? Mówię czystą, brudną prawdę, skurwysynu. No, poniżyłem się, ale za 50 zł, no to grzechem byłoby się nie poniżyć. No bądźmy szczerzy, za 50 zł to kobieta ci loda robi, ja tylko robię małpkę, więc i tak uważam, że w miarę się szanuje. Dziękuję bardzo. Jak poznajesz dziewczyny? No sposoby są wszelakie tak naprawdę. Czy jest to Instagram? Chociaż jeżeli mowa o Instagramie, to nie poznaję dziewczyn w ten sposób, że ja do nich piszę, bo tak szczerze ciężko, żeby dziewczyna na Instagramie się odpisała, bo takie laski, które mają, nie wiem, po 200 followersów, one nie sprawdzają priv wiadomości, bo one mają po prostu profile dla znajomych. Tylko laski do mnie piszą jakieś wicki, no to czasami jestem otwarty, żeby takową wickę poznać, bo czemu by nie. Do tego dochodzi oczywiście Tinderek. Parę dziewczyn poznałem też nawet na Facebooku. Mi też lepiej z kobietami rozmawia. No z kobietami rozmowę. Inaczej, rozmowa z kobietami z reguły ma jakiś tam też podtekst seksualny często, będąc szczerym. To też jest powód, dla którego ja na przykład nie odpisuję młodym widzkom, bo kurwa, no dla mnie to takie cringe'owe totalnie. Nie mógłbym pisać kurwa dziewczyną, która ma, nie wiem, 14 lat. Nawet w formie koleżeńskiej nie potrafiłbym, bo taka to mi. Kurwa, to może tak boomersko brzmi, ale dla mnie na przykład 14-latka to jest jeszcze kurwa dzidzia, nie? To jest dziecko. Ja widzę totalną przepaść intelektualną, może określenie. Ale totalną przepaść doświadczenia, totalną przepaść, jeżeli chodzi o rzeczy, na które się w życiu zwraca uwagę, no to jest dziecko. Dziwi mnie, dla mnie pedofilia jest ogólnie chyba najbardziej niezrozumiałym zjawiskiem, które występuje w naturze, kurwa, teraz. Jeszcze z 16 chuj. Kropka głupia jest, ale. I 28 z reguły jest głupia, ale. Za takie życiowe nauki dam pieniądz, dzięki. Dziękuję, panie Kropek. Tak jakby nie było, możemy to nazwać tutaj wybitnymi naukami. Oczywiście, że tak. Znaczy też, problem też polega właśnie na tym, jeżeli mówimy o młodych dziewczynach, mówiąc młodych, mam właśnie na myśli taki przedział wiekowy między 18 a. Kurwa, zniżka na Tinder Gold mi wyskoczyła. 50%. Ja pierdolę, ale kurwa oferta. Spierdalać śmiecie, złodzieje. Ale mówimy o takim przedziale, załóżmy między 18 a 20 parę, że te młode dziewczyny to są kserokopie. One się tak samo ubierają, one to samo mówią, one to samo w internecie oglądają. One są kurwa. One są identyczne. Jest taki jeden tekst, który mi się spodobał w nucie Białasa, on był tam na ficie z kimś. Jak nie wiesz, kim być w życiu, to bądź sobą. A ja mam wrażenie, że dzisiaj te laski, kurwa, próbują być kimś. Nie wiem, kimś z Instagrama, nie wiem, kurwa, kim. Ale one są identyczne. Jeszcze jak raz mieszkałem w Lublinie, to sobie spojrzałem, zwróciłem na to uwagę, jak się ubierają dziewczyny. Kurwa, co druga laska, może to przesadzam, co druga, no ale dosłownie idąc paroma ulicami miasta, zobaczyłem, że z 10 dziewczyn miało dokładnie, kurwa, ten sam płaszczyk z HM-u. Identyczne, kurwa, spodnie, wszystko identyczne. Ten sam kolor, kurwa, wszystko to samo. Nie podoba mi się to. A nie chodzi o to, że problem jest to, że ubiera to się w sieciówka, czy chodzi o to, że nosi, nie wiem, tanie ubrania, powiedzmy. No bo tak naprawdę na internecie możesz kupić podobną jakość, podobnej cenie i to coś innego, abstrahując od tego. No kurwa, no nie musi każdy brać kurwa tego samego, no. To widzimy się na kolejnym odcinku, pa! Pa, pa!